Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 53. sesji Zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach. Witam przybyłych na dzisiejsze obrady gości. Członka Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, pana Dariusza Młynarczyka. Panią doktor nauk medycznych, panią Joanną Kozłowiec, zastępcę dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii, radnego powiatowego pana Mariana Waszczuka, radnych Rady Gminy, sołtysów, pana wójta, panią sekretarz, pracowników Urzędu Gminy oraz przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych na sesji jest 13 radnych, co stanowi wymagalne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku dziennego. 3. Wystąpienie wójta gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady. 4. Informacja wójta gminy o pracy w okresie między sesjami. 5. Informacja przewodniczącego rady o pracy między sesjami. 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie. 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2022-2031. 2. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022. 3. Określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sarnaki, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 4. Rozpatrzenie skargi na sołtysa i radnego. 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 9. Podpisanie porozumienia w sprawie badań profilaktycznych z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad 53. sesji Zwyczajnej Rady Gminy. Od czasu zawiadomienia Państwa o 53. sesji nastąpiły zmiany w porządku obrad. W związku z powyższym przedstawiam porządek obrad po zmianie. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku dziennego. 3. Wystąpienie wójta gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady. 4. Informacja wójta gminy o pracy w okresie między sesjami. 5. Informacja przewodniczącego rady o pracy między sesjami. 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie. 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2022-2031. 2. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022. 3. Określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sarnaki, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 4. Rozpatrzenie skargi na sołtysa i radnego. 5. Wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie przez gminę Sarnaki do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju w Partnerstwie. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 9. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy realizowania programów badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Sarnaki. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad 53. sesji Zwyczajnej Rady Gminy. Czy tak do zaproponowanego porządku obrad ktoś z radnych pragnie wnieść uwagi lub propozycje? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia porządku dziennego po zmianie. Stwierdzam, że porządek dzienny został podjęty 13 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 3. Proszę pana wójta o zabranie głosu na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni goście z tej zacnej placówki w Siedlcach, bo cóż nie jest tak ważne jak nasze zdrowie. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzisiaj dojdzie do podpisania tej umowy. Szanowni sołtysi, szanowni radni, szanowni pracownicy Urzędu Gminy w Sarnakach. Na sesji w dniu 18 sierpnia 2022 roku Rada Gminy w Sarnakach podjęła 3 uchwały. Ich realizacja przedstawia się następująco. Pierwsze, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2022-2031, zrealizowana z dniem podjęcia zmian w wieloletniej prognozie dokonane w związku z wprowadzeniem dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023. Dodano także nowe przedsięwzięcie, przebudowa drogi powiatowej, zmieniono limity przedsięwzięcia, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Drugie, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zrealizowana z dniem podjęcia do budżetu gminy na 2022 rok, wprowadzone zostały zmiany zgodnie z zapisami w tabelach numer 1, 2 i 3 oraz załączniku numer 1. Trzecie, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowa z operatorem PKS Łosice, podpisana została w dniu 29 sierpnia bieżącego roku. W okresie od dnia 18 sierpnia 2020 roku wydałem następujące zarządzenia. Pierwsze, z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego osobie pełniącej obecnie obowiązki dyrektora powierzono stanowisko dyrektora zespołu w Serpelicach na 5 lat szkolnych, to jest do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Gratuluję tutaj pani Małgorzacie Podgródnej, że zgodziła się tak trudną i zacną funkcję pełnić przez kolejne 5 lat. Drugie, z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola w Sarnakach powierzono na 10 miesięcy, to jest do dnia 30 czerwca 2023 roku nauczycielowi tej placówki, czyli pani Katarzynie Taras. Też dziękuję, że zgodziła się pełnić obowiązki dyrektora w przedszkolu w Sarnakach. Trzecie, z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego w Serpelicach. Pełnomocnictwo dotyczy dokonywania czynności w ramach zwykłego zarządu od dnia objęcia stanowiska. Czwarte, z dnia 23 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PO dyrektora przedszkola samorządowego w Sarnakach, osoba pełniąca obowiązki dyrektora od dnia 1 września 2023 roku otrzymało umocowanie do dokonywania czynności w ramach zwykłego zarządu. Kolejne, z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów sekretarza gminy upoważniono do podpisywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Szóste, z dnia 28 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania komisji konkursowej. Ponownie został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Sarnakach. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna aplikacja. Siódme, z dnia 21 sierpnia bieżącego roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach. Pracownika stacjonarnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy upoważniono do zastępowania kierownika w zakresie zadań wymienionych w paragrafie 14 regulaminu organizacyjnego. Ósme, z dnia 25 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Pomocy na 2022 rok w związku z otrzymaniem środków na pomoc zmieniono treść załącznika. Dziewiąte, z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Do dochodów budżetowych wprowadzone zostały środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatkowej rozpisano je zgodnie z przeznaczeniem. 10 z dnia 25 sierpnia bieżącego roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości do projektu budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki. Dla wymienionej inwestycji wprowadzone zostały zasady rachunkowości, zakładowy plan kont, procedury kontroli oraz tryb obiegu dowodów finansowo-księgowych. 11 z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Sarnaki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, sprawozdania z wykonania planów wydatkowych inwestycji kultury oraz informacji o kształtowaniu się WPF-u przedstawione Radzie Gminy oraz RIO Zespół w Siedlcach. 12 z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Do budżetu gminy wprowadzono dotacje w działach bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, edukacyjna, opieka wychowawcza i rodzina. Po stronie wydatkowej dotacje rozpisano na realizację zadań. 13 z dnia 12 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok. W załączniku do zarządzenia zapisano wpływ środków na pomoc, które zostały przekazane osobom uprawnionym. 14. Cztery zarządzenia z dnia 20 września bieżącego roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dwóch pracowników Urzędu Gminy oraz dwóch pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionych zostało do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 15. W sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania komisji konkursowej ogłoszono ponownie nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach. Powołano 3-osobową komisję konkursową. W ogłoszeniu naborze zawarto wymagania wobec kandydatów. Dziękuję. Dziękuję za wystąpienie wójtowi i nie damy odpocząć. Jeszcze raz prosimy pana wójta o wystąpienie na temat pracy w okresie między sesjami. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak myślę, że wójt odpocznie tak jak nasi mieszkańcy na badaniach profilaktycznych. 21 sierpnia 2022 roku uczestniczyłem w koncercie klasycznym pod tytułem Od Mozarta do Moniuszki w Serpolicach nad Bugiem w ramach przystanku 4 Festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. 24 sierpnia 2022 roku miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 20.05.14 w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 20.18W Choroszki Duże Serpelice. Wydarzenie to miało miejsce w Korczewie. Uczestniczyła w nim członkini zarządu województwa mazowieckiego pani Elżbieta Lac. Ja przypomnę, żeśmy dostali 1 300 000 dofinansowania i część już przetargu została ogłoszona na tą drogę z Serpelic w kierunku Choroszek. 4 września 2022 roku uczestniczyłem w dożynkach gminno-parafialnych gminie Sarnaki. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Odbyły się konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najpiękniejsze stoisko. Po południu rozpoczęła się impreza Gmina Sarnaki się bawi. Dziękuję proboszczowi tutejszej parowi, doktorowi Andrzejowi Jakubowiczowi, że wspólnie zorganizowaliśmy to jedno z najpiękniejszych świąt, jakim są dożynki gminno-parafialne. 10 września 2022 roku uczestniczyłem w klasycznym koncercie pod tytułem Piękny Świat, który odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Sarnakach w ramach przystanku muzycznego 4 Festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego. 16 września 2022 roku byłem na spotkaniu wójtów i burmistrzach w Łosicach z CWD w sprawie partnerstwa Razem dla Rozwoju.
18 września 2022 roku miałem przyjemność uczestniczyć w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Platerowie. Też tego samego dnia uczestniczyłem w zebraniu sobieckim z mieszkańcami wsi Choroszki Duże. 21 września 2022 roku uczestniczyłem w posiedzeniu Gminy Komisji Skarb i Wniosku i także byłem na zebraniu sołeckim z mieszkańcami wsi Choroszki Małe. 22 września 2022 roku wraz z kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach, panem Sylwestrem Sienickim, byłem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w gminie Lipsko. 23 września 2022 roku uczestniczyłem w zebraniu sołeckim z mieszkańcami wsi Chybów. 24 września uczestniczyłem w zebraniu sołeckim z mieszkańcami wsi Zaburze i Binduga. 25 września 2022 roku miałem przyjemność uczestniczyć w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych w Platerowie i także uczestniczyłem w zebraniu sołeckim z mieszkańcami wsi Serpelice, Stare Hołowczyce, Nowe Hołowczyce i Klepaczew. 26 września 2022 roku uczestniczyłem w zebraniu sołeckim z mieszkańcami wsi Borsuki. 27 września 2022 roku byłem na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Lot nad Bugiem w Drohiczynie i też tego samego dnia uczestniczyłem na posiedzeniu wszystkich komisji gminnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pana wójta? Nie słyszę. Punkt 5. Informacja przewodniczącej rady o pracy między sesjami. Od ostatniej sesji rady, która odbyła się 18 sierpnia 2022 roku, zajmowałam się następującymi sprawami. 21 sierpnia uczestniczyłam w koncercie klasycznym od Mozarta do Moniuszki w Serpelicach nad Bugiem. 22 i 29 sierpnia byłam obecna na dyżurze. 30 sierpnia brałam udział w posiedzeniu skarg, wniosków i petycji. 4 września uczestniczyłam w dożynkach gminno-parafialnych w gminie Sarnaki. 5 września byłam obecna na dyżurze w urzędzie. 10 sierpnia uczestniczyłam w klasycznym koncercie pod tytułem Piękny jest świat, który się odbył w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Sarnakach. 12 września i 19 września byłam obecna na dyżurze w urzędzie. 21 września brałam udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 26 sierpnia obecna byłam na dyżurze. I 27 września brałam udział w posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady. Punkt 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. Proszę panią sekretarz o przedstawienie informacji. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 3 152 433 zł i 35 groszy na rachunku głównym, 2 692 800 na rachunku dodatku węglowego oraz 4 185 053 27 groszy na lokatach. Wśród wymienionych środków pieniężnych około 2 600 000 są to środki nieprawomocne, wobec których toczą się postępowania sądowe. Zadłużenie gminy wynosi 5 991 412 zł. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie. Punkt 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2022-2031. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2022-2031. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2022-2031 zgodnie z załącznikiem numer 1 i załącznikiem numer 2 wykaz przedsięwzięć do WPF-u.
Do zmian dołącza się objaśnienia dotyczące wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt drugi. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 3 088 916 zł i 46 groszy do łącznej kwoty 27 358 677 i 71 groszy, w tym bieżące 25 484 714 i 43 grosze. Majątkowe 1 873 963 zł i 28 groszy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Już? Dobrze? Może przeczytam paragraf pierwszy od początku, bo może mogli państwo nie słyszeć. Ustęp pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 3 088 916 zł i 46 groszy do łącznej kwoty 27 358 677 zł i 71 groszy, w tym bieżące 25 484 714 i 43 grosze, majątkowe 1 873 963 zł 28 groszy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 1a. Ustęp trzeci. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 3 088 916 zł i 46 groszy do łącznej kwoty 30 128 677 zł 71 groszy, w tym bieżące 26 55 886 zł 76 groszy, majątkowe 4 72 790 zł 95 groszy zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 4. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 2a. Zmienia się wydatki majątkowe w 2022 roku zgodnie z tabelą nr 3.
Ustęp 6. Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 7. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 8. Zmienia się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego, przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 3. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sarnaki, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sarnaki, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Niniejsza uchwała reguluje tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Sposób rozliczenia dotacji, sposób kontroli wykonania zadania zleconego w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w artykule 221 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, nieokreślonego w artykule 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym gmina Sarnaki zleciła realizację swoich zadań publicznych, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Paragraf 2. Dotację celową z budżetu gminy Sarnaki mogą otrzymywać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może zostać udzielona w kwocie nie większej niż 50% kosztów zadania realizowanego na majątku niebędącym własnością gminy. Dotacja może zostać udzielona organizacji, która zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Sarnaki, zapewni udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w wysokości minimum 50% kosztów realizacji zadania. Paragraf 3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Gminy Sarnaki w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, gdy planowana realizacja zadania ma nastąpić w następnym roku budżetowym. Do 15 września roku budżetowego, gdy planowana realizacja zadania ma nastąpić w danym roku budżetowym. Paragraf 4. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności określenie podmiotu występującego z wnioskiem, szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, wysokość oczekiwanej kwoty dotacji. Do wniosku dołącza się dodatkowo kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wniosek podpisują osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z przepisami dotyczącymi dotowanego podmiotu. Paragraf 5. Przy rozpatrzeniu wniosku uwzględnia się w szczególności znaczenie zadania dla gminy Sarnaki,
wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację danego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania, ocenę możliwości realizacji zadania przez dotowany podmiot, analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji ostatecznie podejmuje wójt gminy Sarnaki. Paragraf 6. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji poprzez podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej gminy Sarnaki wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie dotacji. Podanie do publicznej wiadomości w sposób określony w punkcie pierwszym informacji o przyznaniu dotacji podmiotowi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Podanie do publicznej wiadomości w sposób określony w punkcie pierwszym rozliczenia z wykonania zadania złożonego przez podmiot dotowany. Paragraf 7. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Sarnaki a podmiotem dotowanym. Paragraf 8. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania. Paragraf 9. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione łącznie do reprezentacji dotowanego, rachunków, faktur wraz z ich zestawieniem, list płac, delegacji lub innych dokumentów stanowiących dowody księgowe. Paragraf 10. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków finansowych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt. Podmiot dotowany obowiązany jest przechowywać oryginały dokumentów finansowych, na podstawie których dokonywane jest rozliczenie dotacji przez 5 lat licząc od rozliczenia dotacji. Paragraf 11. Kontroli w trakcie realizacji i po zakończeniu zadania dokonują upoważnieni przez wójta gminy Sarnaki pracownicy Urzędu Gminy w Sarnakach. Kontrola polega na sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych celów dotowanego zadania. Sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 4. Rozpatrzenia skargi na sołtysa i radnego. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa i radnego. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi państwa Małgorzaty i Tadeusza Baczyńskich na sołtysa wsi Stare Mierzwice pana Mirosława Tymoszuka w sprawie oskarżenia państwa Baczyńskich o rzekomy wywóz nieczystości płynnych w dniu 30 kwietnia 2022 roku z innego miejsca niż świetlica wiejska w Starych Mierzwicach i wystawienia faktury przez firmę pana Edwarda Pszczoły na gminę Sarnaki z uwagi, że wywóz został wykonany w świetlicy w Mierzwicach oraz skargi na przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego pana Adama Wewrniuka. Skargę w części pierwszej dotyczącej sołtysa uznaje się za zasadną,
Natomiast w części drugiej dotyczącej przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego pozostaje bez rozpatrzenia. Paragraf drugi. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzonej skargi zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Sarnaki do przekazania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę. Czy skargę, czy uzasadnienie? Mamy tutaj skargę? Skarga jest na stronie. Skargi były rozpatrywane. Skargi były rozpatrywane na komisji. Skarga jest na stronie internetowej gminy i każdy może mieć wgląd do tej skargi. Także jeszcze chciałam poinformować, że z głosowania zostaje wyłączony radny, na którego została skierowana skarga. Udział radnego w głosowaniu nad uchwałą Rady Gminy dotyczącą jego interesu prawnego stanowi naruszenie prawa w rozumieniu przepisu artykułu 91 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz w myśl artykułu 25a wyżej wymienionej ustawy radny nie może brać udziału w głosowaniu w razie, jeżeli dotyczy ona jego interesu prawnego. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego przyjęcia uchwały. Pan Baczyński głosuje. Tak? Skarga nie była na pana Baczyńskiego. Pan Czesław też głosuje. I pani Monika głosuje. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 7 głosami za, przy 4 wstrzymujących, 1 przeciw i 1 nie głosował. Punkt 5. Wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie przez gminę Sarnaki do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju w Partnerstwie. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie przez Gminę Sarnaki do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju w Partnerstwie. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na założenie i przystąpienie przez Gminę Sarnaki do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju w Partnerstwie z siedzibą w Łosicach, zwanego dalej w niniejszej uchwale stowarzyszeniem. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sarnaki do reprezentowania gminy Sarnaki na zgromadzeniu założycielskim stowarzyszenia oraz do reprezentowania gminy Sarnaki w stowarzyszeniu. Udzielone wójtowi gminy Sarnaki upoważnienia uprawniają do udzielania dalszych upoważnień. Paragraf trzeci. Składki członkowskie wynikające z przynależności gminy Sarnaki do stowarzyszenia finansowane będą z budżetu gminy Sarnaki. Paragraf czwarty. Projekt statutu stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę.
Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego o przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 8. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z 52 sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 13 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 9. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy dotyczącej realizowania programów badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Sarnaki. Poproszę pana wójta o głos. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni goście, szanowni państwo. Za chwilę odbędzie się taka bardzo dla nas miła uroczystość, wyjątkowa chwila, dlatego że gmina Sarnaki w wyniku porozumienia pomiędzy Siedleckim Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego, reprezentowanym przez panią zastępcę dyrektora tegoż centrum, lekarza medycyny Joannę Kozłowiec, i członka zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II w Siedlcach, Dariusza Młynarczyka, a pomiędzy właśnie tą reprezentacją a wójtem gminy Sarnaki podpiszemy umowę na szeroki wachlarz badań i badań profilaktycznych na rzecz naszych mieszkańców. Tak się wspaniale złożyło, że Szpital Wojewódzkie Centrum Onkologii wyciągnął do nas rękę, do naszych mieszkańców i będziemy świadczyć różnego rodzaju usługi badania bezpłatnie na rzecz naszych mieszkańców. O ramach, o tych badaniach to już poprosimy zacnych gości o to, żeby nam parę zdań na ten temat powiedzieli. Całą ze strony gminy Sarnaki całym tym zapisywaniem i różnymi badaniami będzie się zajmować pani Magdalena Terlikowska, która będzie prowadziła zapisy, bo tych badań będzie dużo. I ja w to wierzę, że dzięki temu po raz kolejny będzie tak, że za jakiś czas przez tą profilaktykę, że tych 100 latków, gdzie wójt czy kierownik stanu Urzędu Cywilnego za jakiś lat będzie więcej w naszej gminie, bo ta profilaktyka jest najważniejsza. Dlatego cieszę się niezmiennie. Nie będę mówił, jakie to badania dotyczą, ale my wiemy, jaki jest dostęp do służby zdrowia, więc cieszymy się. Dziękujemy za okazane wsparcie i serce i poprosimy o głos. Dobrze? Jeszcze raz dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie cieszymy się, że możemy być tutaj z wami. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej za możliwość zaprezentowania tutaj naszych możliwości, naszego ośrodka w ramach Szpitala Wojewódzkiego, panu wójtowi za chęć współpracy i za to porozumienie, które podpiszemy. To pani dyrektor Janina opowie pokrótce. Na pewno to nie jest zamknięty katalog, na pewno na przełomie roku będą się kolejne katalogi otwierać, gdyż za chwilę wejdziemy w drogę negocjacji z NFZ-em, podpisywaniem różnych nowych umów. Szykują się też również programy profilaktyczne ze strony samorządu województwa. Może niedługo ruszą środki unijne i też będą programy. Zachęcamy do badania, do diagnostyki. Jeśli chodzi o takie pytania bieżące, jeśli państwo nie macie jakiejś teraz wiedzy, czy borykacie się z jakimś tematem związanym, jak, gdzie się dostać i tak dalej, to ja myślę, że mam taką prośbę, wtedy można tu na ręce sekretarza tego naszego spotkania te rzeczy przekazać, a my odpowiemy tutaj do gminy. A teraz poproszę panią dyrektor, żeby nie przedłużać, o opowiedzenie tych możliwości i podpiszemy porozumienie. Dziękuję.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja w dwóch zdaniach, no może w czterech, powiem Państwu na temat Siedleckiego Centrum Onkologii. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach istnieje już od wielu lat. Siedleckie Centrum Onkologii istnieje od 3 lat i oferuje w swoim zakresie pełną opiekę nad pacjentem, kropka, nad pacjentem. Czyli profilaktyka, diagnostyka, leczenie i opieka post już tego procesu, który się zadzieje. Tutaj tuż przed sesją podeszła jedna z pań do nas, która powiedziała, że jest naszą pacjentką Siedleckiego Centrum Onkologii i że jest, skrót mój myślowy oczywiście, zadowolona, jest uśmiechnięta, pełna sił. Także to taki przykład tego, że warto o siebie zadbać, pomimo ewentualnie takiego jakiegoś złego rozpoznania na samym początku. Więc chciałam powiedzieć, że takie miejsce jest, że oferujemy pełny zakres opieki nad pacjentem, na co położę szczególny nacisk, że pełny, czyli profilaktyka, diagnostyka, rozpoznanie i leczenie. Mamy naprawdę bardzo dobrych fachowców i w obszarze onkologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, także pełen przekrój tego, co jest potrzebne dla pacjenta, u którego ewentualnie dojdzie do takiego rozpoznania, ale również prowadzimy badania profilaktyczne, czyli zachęcamy Państwa i Państwa bliskich do tego, żeby zadbać o siebie, bo zdrowie jest najważniejsze. I właśnie w skład centrum wchodzą następujące jednostki: Zakład Radioterapii, Medycyny Nuklearnej, czyli te obszary, które pozwalają na zarówno na pełny zakres diagnostyki, tak jak Zakład Medycyny Nuklearnej, bo mamy PET-a, mamy scyntygrafię, mamy pełną radiologię w obszarze. Mamy również Zakład Radioterapii, czyli dla tych pacjentów, u których już doszło do rozpoznania i potrzebują oprócz chemioterapii naświetlania radioterapii, zarówno w trybie hospitalizacyjnym, jak i w trybie takim ambulatoryjnym, czyli że pacjent może się zgłosić i jeżeli jego stan na to pozwala, albo codziennie się zgłaszać, albo korzystać z zakwaterowania hotelowego. Poradnie specjalistyczne w pełnym zakresie, czyli poradnia onkologiczna, radioterapeutyczna, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, również psychoonkologia. Dlaczego? Bo to jest ważne, ponieważ w momencie rozpoznania takiego, a nie innego, wsparcie psychologa zarówno dla osoby z diagnozą, ale też dla jego bliskich jest bardzo istotne. Porada dietetyka żywieniowego, fizjoterapeuty, szczególnie tutaj mówię o osobach, które są już po zabiegach onkologicznych, no i oddziały szpitalne, o których wspominałam. Kompleksowa diagnostyka i skojarzone leczenie nowotworów przewodu pokarmowego we wszelkim zakresie: żołądek, jelitogrupę, odbyt, trzustka, wątroba, piersi, płuc, nowotwory głowy, szyi, układ moczowo-płciowy u kobiet i mężczyzn na każdym etapie ich rozwoju. Jakie są nasze atuty Siedleckiego Centrum Onkologii? Szybki dostęp do leczenia, zachowanie ciągłości leczenia, dostęp do świadczeń kompleksowych, czyli stacjonarna, dzienna, ambulatoryjna opieka onkologiczna, nowoczesne metody leczenia, bo oprócz leczenia celowanego, immunoterapię, programy terapeutyczne, mamy również od kilku miesięcy prowadzimy badania kliniczne, czyli to jest przeznaczone dla tej grupy osób, dla których dostępna ogólnie dotychczas refundowana opieka, czy też procesy leczenia nie dają jakichś efektów, ale mamy bardzo dużo również badań klinicznych. Nowoczesna aparatura, sprawna organizacja opieki, ponieważ pacjent, który trafia już na tą ścieżkę, ma przypisanego koordynatora, który prowadzi pacjenta. Wykrywalność nowotworów na wczesnym etapie leczenia, czyli to, co tak naprawdę miejmy nadzieję, że nas wszystkich najbardziej interesuje, czyli profilaktyka, ponieważ prowadzimy badania przesiewowe, screeningowe, zarówno w obszarach nowotworów piersi, rak szyjki macicy, ale również jelitogrupę. Teraz takim nowym projektem wchodzimy, czyli screeningowa ocena
screeningowa wszelkich zmian skórnych, które mogą niepokoić, badania genetyczne. Współpracujemy z Instytutem Centrum Onkologii w Warszawie, ale również z wieloma innymi ośrodkami w zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta. Mieliśmy rozmawiać o profilaktyce, ja mówiłam może o leczeniu, ale dlaczego chciałam o tym powiedzieć? Bo wiem, że bardzo często w momencie, kiedy jest takie rozpoznanie, szukamy miejsc gdzieś daleko i słusznie, takie jest prawo pacjenta, ale chciałam powiedzieć, że tu, na miejscu, blisko, jest miejsce, które świadczy kompleksową opiekę i naprawdę na dobrym poziomie. I chcę tylko powiedzieć, dlaczego profilaktyka jest ważna. Taki przekrój malutki. Ilość hospitalizacji w oddziale onkologii klinicznej i radioterapii w latach 2021-2022. Pierwsze półrocze 2021 rok, 970 hospitalizowanych pacjentów. Zaznaczam, że oddział onkologii pomimo sytuacji epidemiologicznej nie wstrzymał absolutnie przyjęć, więc dlaczego o tym mówię? Że to, że w pierwszym półroczu 2022 roku było 1276 hospitalizowanych pacjentów, to nie wynikało z tego, że była zwiększona dostępność nas, tylko niestety była o tyle zwiększona zachorowalność i rozpoznawalność chorób nowotworowych, porównując półrocze do półrocza. Drugie półrocze 2021, 1131 hospitalizowanych pacjentów i trzy miesiące drugiego półrocza do 27 września w 2020 roku mamy już 675 hospitalizowanych pacjentów. Czyli zobaczcie Państwo, jaka jest dynamika zachorowalności na choroby nowotworowe, a mówimy tu o pacjentach, którzy już trafili do nas, prawda? Do naszego Siedleckiego Centrum Onkologii, a wiemy, że są osoby, które jeszcze nie trafiły niestety, lub też są osoby, które leczą się gdzieś. Czyli to chciałam tak jakby, tutaj szafuję tymi liczbami po to, żeby pokazać Państwu, jaki jest problem. Pewnie wiecie o tym, ale czasami jak się namacalnie te liczby widzi, to bardziej to działa na wyobraźnię. I następny slajd poproszę. No i tutaj właśnie ta zachęta. Program profilaktyki raka piersi. On jest przeznaczony do określonej grupy wiekowej. Tutaj pani... ma wszelkie informacje i też sobie techniczne sprawy dograłyśmy, czyli formy zapisu i co będziemy mogły robić, więc jest to program przeznaczony dla kobiet. Następny, proszę. Program profilaktyczny raka szyjki macicy. Również są określone kryteria, ale jeżeli będzie taka konieczność i któraś z pań się nie mieści w tych kryteriach, również będziemy wychodzić. Ja zachęcam bardzo Państwa do tego, żebyście rzeczywiście w swoim środowisku o tym mówili, ponieważ to są tematy, o których się nie mówi. Jak jest już choroba, to wtedy rzeczywiście szukamy wsparcia dla naszych bliskich, sąsiadów, ale zachęcajmy. Przy spotkaniu rodzinnym mówmy, słuchajcie, nie wiem, Stasiu, Krysiu, powiedz, kiedy ty byłaś ostatni raz u lekarza, kiedy ty zbadałaś się, kiedy zrobiłaś badania profilaktyczne. Dlaczego? Dlatego, że jak już okaże się, że coś się dzieje, naprawdę bardzo duża grupa pacjentów trafia do nas już z problemem na tyle zaawansowanym, że ten proces zdrowienia jest zdecydowanie dłuższy, trudniejszy zarówno dla niej, jak i dla jej bliskich. I następny slajd, proszę. Wróci pan. I program przesiewowych badań raka jelita grubego. Lada moment ruszamy z tym programem. To jest program, znaczy program jak program, ale to jest taka może bardziej wstydliwa choroba i wstydliwe dolegliwości, więc warto pochylić się nad tym, co nas powinno niepokoić, jakie objawy i żeby również o to zadbać, ponieważ rak jelita grubego jest drugim nowotworem społecznym, na który zachorowujemy, że tak sobie też kolokwialnie może pozwolę powiedzieć, ale to jest taki cichy, drąży nas, niepokoi, a nie zwracamy na to uwagę, także zachęcam. Czwarty element to co wspomniałam o ocenie znamion skórnych. Tutaj raczej będziemy na miejscu, czyli pewnie my byśmy przyjechali do Państwa, bo to byłaby wstępna ocena znamion przez lekarza onkologa i ewentualnie te, które
też powiem kolokwialnie, które by się nie podobały, które by miały jakieś symptomy niepokoju, dopiero wtedy z tymi osobami byśmy się już indywidualnie umawiali na wizyty. I jest jeszcze taki jeden projekt, którego nie mam na slajdzie, jest on związany z HCV, który mówimy, że to jest taki cichy zabójca, bo kojarzy nam się, że jeżeli nie mamy dolegliwości, to znaczy, że jesteśmy zdrowi, wiemy o tym, że niestety to nieprawda. Kiedyś mówiło się, że HCV-em, że tak sobie pozwolę powiedzieć, czyli żółtaczką typu C, zarażamy się w szpitalu. Teraz na szczęście w szpitalach, myślę, że to jest w ogóle bardzo znikomy procent, ale korzystamy, jesteśmy u fryzjera, jesteśmy u kosmetyczki, jesteśmy w takich miejscach, w których może dojść do przerwania ciągłości tkanki i nigdy nawet możemy sobie nie kojarzyć, ponieważ o wiele łatwiej jest się zarazić HCV-em niż HIV-em, a jednak bardziej jak myślimy o HIV, o AIDS, to wydaje nam się, że to jest takie bardzo straszne, ale żeby się zarazić HIV-em trzeba o wiele większą ilość być wystawionym na ekspozycji z większą ilością krwi niż w przypadku HCV-u, nawet jeżeli tam gdzieś mężczyźni, nie wiem, ktoś ich podgalał, fryzjera, fryzjer, i dojdzie do przerwania ciągłości tkanki. Można się, czy nawet czasami nie wiemy. I nasze laboratorium, z którym współpracujemy w naszym szpitalu, laboratorium ALAB, prowadzi taką akcję badania w kierunku nosicielstwa, czy też choroby HCV. To polega na pobraniu próbki krwi i w momencie, w którym jest coś niepokojącego, to również bezpłatnie jest prowadzona dalsza diagnostyka tego pacjenta, zarówno badania genetyczne czy immunologiczne, które są potrzebne, czyli pacjent, u którego wychodzi dwuznaczny wynik, jest objęty taką opieką. I również myślę, że przy tej naszej akcji obejmiemy Państwa tym projektem, bo warto, bo nie na darmo HCV uważane jest za cichego zabójcę. I poproszę następny. A to właśnie chciałam powiedzieć, że oprócz bazy, oprócz diagnostyki, oprócz fachowców, oprócz metod, dbamy również o tą część miękką pobytu pacjenta, czyli żeby warunki, w których musi być, bo czasami musi, były w miarę przyjazne, w miarę zbliżone jak najbardziej do domowych, do dobrych klimatów, więc to jest taki przykład strefy, my to nazywamy strefą wypoczynku, to jest miejsce w przychodni naszej onkologicznej, oczekiwania pacjentów na wizytę w przychodni czy chemicznej, czy na chemioterapię, czyli las, oświetlenie, w miarę wygodne kanapy. Dlaczego to pokazuję? Bo chcę Państwu pokazać, że wszystkie elementy opieki nad pacjentem są istotne, są ważne, czyli medycyna, psychoonkologia, dietetyka, ale również i to, co nas otacza. I drugie takie ujęcie, właśnie to jeszcze takie do pokazania. Nie zachęcam Państwa do tego, żebyście musieli tam być, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście zadbali o zdrowie swoje, swoich bliskich, swoich najbliższych, ale i sąsiadów, i sąsiadki, bo wiecie, no to tak zawsze bliskie relacje z sąsiadami są też dobre. Także ja bardzo Państwu dziękuję i oddaję głos Pani Przewodniczącej. Dziękuję bardzo. I tutaj zapraszamy do podpisania porozumienia.
głos prosisz. Mhm. Możemy? Teraz poproszę tutaj komendanta straży w Chlebczynie. Przygotował takie pismo do nas, ale jest osobiście, więc myślę, że nie... Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo. Mikrofon dla pana prezesa. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Szanowne panie... Halo? O, dobrze. Szanowne panie radnie, radni, no i panowie radni, wójta, pani Emilka jest? Panią Emilkę witam. No i przewodniczącą panią też, panią Stygę. Ja przyszedłem tu na chwilę tylko, ale na ręce chciałbym złożyć całej Radzie Gminy Sarnaki takie oświadczenia, zarazem podziękowanie. Napisaliśmy to wspólnie z chłopakami z OSP. Składamy podziękowania. Dziękujemy za udzielone środki do zakupu Radzie Gminy. Dziękujemy dla pana wójta, zastępcy wójta, dobrego naszego, że tak powiem, ducha. Tutaj pani Emilce, pani Bartoszuk, Agnieszce, którzy nie szczędzili czasu do sfinalizowania zakupu i byli przychylni i osiągalni w sprawach decyzyjnych. Zaangażowali się w zakup samochodu OSP młodzi strażacy. Wymagało to od strażaków śledzenia cen, stanu technicznego, wyposażenia samochodu. No i jaki był to w mediach, śledziliśmy to wszystko. Młodzież jednak za zgodą państwa radnych znalazła samochód, o którym marzyła. A marzyli o takim, bo były propozycje różne i były różne podsuwane przez różne osoby. Ale to też z ceną było większą. Młodzież jednak... To już nie. Zmieściliśmy się w wyasygnowanej kwocie, choć trudno było. Samochody specjalistyczne, strażackie są na tą chwilę w cenie i brak ich na rynku. Ten samochód kosztowałby prawdopodobnie teraz o połowę drożej jeszcze, bo nie ma ich, tych samochodów. Strażacy OSP Chlebczyn są zadowoleni z zakupu. Samochód sprawił poprawę bezpieczeństwa, nastrojów mieszkańców całej wsi. Myśleliśmy, że mamy samochód, to musimy i nie będziemy szczędzić sił, środków, chęci przy pożarach, zdarzeniach losowych i różnych sytuacjach wymagających od nas druhów poświęcenia w naszej wsi i na terenie urzędu gminy. W imieniu zarządu i strażaków druhów SP Chlebczyn jeszcze raz dziękuję za zaufanie, które Rada nas obdarzyła i ten sprzęt mamy. To kosztował, było o tym już? To kosztował ile? Panie wójcie, ile kosztował? Tak jest. No. A wyasygnowana kwota była 60, także myślę naprawdę dobry stan. Sprzęt jest bardzo dobry. No, star 266. To jest star na ten teren, to jest niezawodny, on, że tak powiem, pokona wszelkie bariery terenowe i słucham. Tak, to jest wyposażony, że tak powiem, podstawowe tam dla nas przydatne, że tak powiem, obudowy i to. No. Ale jeszcze jak jestem przy głosie, chciałbym zabrać, jeśli nie nudzę, no bo to taka chwila tylko będzie. Zostać strażakiem chodnikiem, ja tam długo teraz nie, że tak powiem, nie siedzę w tym, ale krótko, bo to jest pół roku raptem, odkąd przyjąłem prezesostwo u nas, bo to się rozlatywało. Zresztą nasz dobry, że tak powiem, druh pan Domański wie, o co chodzi, nie? No, także nie trzeba przytaczać tego. Strażakiem nie jest taka łatwa sprawa. Macie w każdej... Miło mi. Macie, przecież to wszyscy w każdej rodzinie, w każdej, że tak powiem, gronie osób, które się każdy porusza jakiegoś strażaka, bo każdy z nas ma, czy to męża, czy to syna, czy nawet córkę, bo i takie są osoby. Tak, nawet i to. Ale zostać jest ciężko. Oni są wzywani wszędzie, wzywani są do wypadku, wypadnie do pomocy, ratowanie ludzi, ratowanie dobytku, mienia, no i jeszcze Bóg wie czego. W każdym razie pozamiatać i posprzątać.
kilkanaście lat temu zostać strażakiem nie było, także tak było prosto, łatwo. Dźwięk syreny już oznaczał bycie strażakiem i gotowość do akcji. A teraz trzeba mieć przeszkolenie, które trwa 180 godzin. Trzeba mieć badania lekarskie i takie to trzy punkty i sprzęt i narzędzia. Badania lekarskie Urząd Gminy załatwia. Sprzęt, narzędzia też tak samo. To są duże pieniądze. Żeby to załatwić, to się okazuje, że takie potrzebne takie materiały to w dziesiątki tysięcy, żeby zabezpieczyć działalność OSP. Ale teraz jest ten pierwszy punkt, co wymieniłem, 180 godzin. Nie stać nas na to, żeby ktoś był 180 godzin na szkoleniu. Każdy ma pracę, każdy, że tak powiem, ma jakiś urlop, czy ma ten czas wolny do wykorzystania dla siebie. I te 180 godzin dyskredytują tych, którzy by chcieli zostać. I teraz ja bym prosił pana wójta tutaj zainteresować się. Pan w różnych gremiach tu przebywa, w różnych, że tak powiem, u różnych osób, w różnych środowiskach, które są decyzyjne w tych sprawach. No, to chociaż poruszać to. Nie wiem, czy da się wywalczyć. Ale to jest podstawa teraz zostania i bycia strażakiem. Nie wypuszczą człowieka z ulicy, który przychodzi. Ma sprzęt, ma badania, ale nie ma szkolenia. Nie liczmy i nie łudźmy się. Te strażnice, które my mamy, będą zamykane. Będą zamykane jedna po drugiej, bo ta stara, że tak powiem, wiara odchodzi. Młodych nie stać na to, żeby przejść szkolenie. Czyli one pójdą w niepamięć. Tak jak już mamy kilka tych strażnic, które już, że tak powiem, nie funkcjonują. Ja tylko tyle chciałbym zabrać głos i dziękuję za uwagę. A wam wszystkim, panowie, inaczej, panie i panowie radni, zdrowia życzę. I tu dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Tutaj pan wójt prosi o głos. Może zanim Włodzimierz uciekniesz, poczekaj chwileczkę. My już ten problem znamy wcześniej. Na tych posiedzeniach bo żeśmy nawet i podpisy zbierali, chodzi mi teraz o wójtów, bo oprócz problemu tego szkolenia też jest problem, że na wszystko trzeba atesty, podatesty i inne rzeczy. Badania są coraz droższe, coraz dłuższe i dlatego my jako samorządowcy też się obawiamy, że przez te przepisy po prostu to będzie tak drogie, że i zniechęci strażaków, a też nie będziemy mogli na odpowiednim poziomie utrzymywać jednostki, bo wiadomo, że Ochotnicza Straż Pożarna. Ja chciałbym, powiem tak, chłopakom z Chlebczyna podziękować za zaangażowanie i za taką, powiem, żyłkę żydowską, choć Chlebczyn to nie wiem, jak to było, bo ja wiem, od ilu się licytacja tego samochodu zaczęła, a na końcu mi ktoś powiedział, że oni kupili za pół darmo, no. Bo ja też tam interweniowałem, ileś osób, przecież to się prawie blisko 100 tysięcy na początku ta jednostka chciała, więc nie wiem, kto tak, może pani Sołtys, która też jest aktywna była w tym, żeby strażakom pomóc. Dlatego znamy ten problem, wystosowaliśmy już pismo i wystosujemy drugie, bo to jest nielogiczne, żebyśmy do wszystkiego, na gaśnicę, badanie, żeby strażak taki, który ma chęci, 180 godzin. Przecież to jest pół miesiąca z życiorysu, ale nie wiem, jak się sprawy potoczą, ale jesteście tą grupą, że my dzięki wam czujemy się bezpiecznie w gminie i mieszkańcy, i goście, dlatego cieszymy się, że ten zapał drugi raz bo tutaj zostało połączone doświadczenie z młodością, i że to tak zadziałało, dlatego gratulujemy i na pewno postaramy się ze strony gminy napisać jakiś wniosek, żeby was doposażyć. Dlatego jeszcze raz gratuluję i mam nadzieję, że się jeszcze na jakiejś takiej i z radnymi, i z mieszkańcami spotkamy się na jakiejś sympatycznej imprezie z tej okazji. Thank you.
Ja chciałbym, tak jak na każdej sesji w wolnych wnioskach, o paru takich nutujących tematach powiedzieć. Pierwszą sprawą to jest, bo wiadomo, są te zmiany budżetowe, wprowadziliśmy pieniądze związane z dodatkiem węglowym i od dzisiaj, może jeszcze pierwsze wnioski dzisiaj pójdą, albo jutro będziemy wypłacać pieniążki dodatku węglowego. Jest wiele takich niuansów prawnych i my też jako gminy zapytaliśmy do wojewody, bo była zmiana przepisów. 8 dni temu weszła nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i państwo przychodzicie do nas i prosicie nas często o zmianę tych deklaracji. Ja powiem o takich jasnych sprawach. Wszystkie osoby, które przed 11 sierpnia złożyły deklarację w sprawie czym palą, czyli jeżeli to był miks, węgiel, drzewo, inne rzeczy, to dostaną wypłatę w wysokości 3000 zł. Jeżeli mówię na gospodarstwo domowe, na jeden adres zamieszkania, bo były też osoby, które składały kilka wniosków, to ten, który został pierwszy zapisany, tylko jedna, ta pierwsza osoba, którą żeśmy zarejestrowali, zostanie, że tak powiem, ta wypłata. Więc jak córka przyszła przed rodzicami, to ta córka dostanie tą wypłatę, bo tak w przepisach prawa zapisano, rząd to uchwalił i później znowelizował. Drugą sprawą jest taki problem, zresztą gazety też o tym piszą, ale chciałem państwu powiedzieć, wszystkie te osoby, które wpisały same drzewo i przyszły do nas 11 lub później sierpnia, nie dostaną wypłaty 3000 zł. Dostaniecie państwo od nas odmowną decyzję, część osób już wycofała ten wniosek, chyba że znowu zostaną znowelizowane przepisy lub dostaniemy wykładnię od rządu, od pana wojewody, jak mamy to traktować. Dlatego my nie, bo tak przychodzą do nas osoby i mówią, no skreślę, pomyliłem się i tak dalej, ale my te deklaracje państwa, które żeście państwo złożyli papierowo dla pracownika, wpisaliśmy do systemu, to się zarejestrowało i jak my chcemy teraz ten to wydać informację, załóżmy, że chcielibyśmy państwo ten to na czerwono się pali, że się ten dodatek nie należy, więc to nie jest związane tylko z tą wersją papierową, bo była też wersja elektroniczna i te wszystkie wnioski zostały tam wprowadzone. To jest jedna rzecz. Od tamtego wtorku możecie państwo przychodzić i składać wnioski dotyczące, jak ktoś pali tylko drzewem, bo teraz też trochę ludzi do nas przychodzi, lub pelletem, lub olejem opałowym, lub gazem LPG. Jak ktoś ma butlę, to płaci 500, dostanie 500 zł dopłaty, na pelet 3000, na olej opałowy 2000, na drzewo 1000. Co jeszcze chciałbym dodać? Dużo do nas rodzin przyjeżdża, że ma dom po rodzicach, mieszka w Warszawie, a tutaj ma ten. Jeżeli tutaj u nas na dzień dzisiejszy taka interpretacja przepisów jest i nie płacą jako stali mieszkańcy za śmieci, nie dostaną wypłaty. Nie dostaną wypłaty, bo adres zameldowania jest gdzie indziej. My jesteśmy to w stanie sprawdzić i my nie będziemy tych środków wypłacać, chyba że się przepisy lub ta interpretacja zmienią. Mamy też takie trudne przypadki. Ja chciałem powiedzieć, że na przykład był jeden numer domu, bo mamy takich kilka przypadków, a na przykład są dwie oddzielne instalacje i dwie nawet różne rodziny mieszkają. Na ten moment z tych przepisów, które tutaj już nie będę państwu czytał albo przeczytam, nie mamy możliwości dwóm rodzinom wypłacić tego dodatku. Ale uważamy, że to jest niesprawiedliwe, bo jeżeli są, nawet mamy taki przypadek, że oddzielnie płacą w tym jednym pod jednym numerem oddzielnie płacą podatek, bo dom jest podzielony i tak dalej. Wystosowaliśmy po prostu zapytanie i jeszcze będziemy, bo to wiele gmin, to my nie jesteśmy jedyną gminą, bo my chcielibyśmy, żeby to się zmieniło, bo uważamy, że pewne zapisy w tej ustawie nie są do końca konsekwentne. Dlatego tych niewiadomych jest więcej. W pierwszej kolejności teraz spuścimy w ciągu tych 10 dni wypłaty dla tych osób, co jest jeden wniosek, czy drzewo z węglem, czy sam węgiel i tutaj mamy
mamy jasność. Jak będzie dalej, tego nie powiem. Jeżeli w ciągu, dlatego zapraszam Państwa do, bo przyjmujemy wniosek i na dole u Pani Katarzyny Bobryk, i w sekretariacie, i u Pani Agnieszki Bartoszuk. Jeżeli zmieni się wykładnia i będziemy mogli większej liczby osób wypłacać te dodatki, to będziemy je wypłacać. Na razie muszę się stosować do tego, co mi, że tak powiem, jakie uchwalono prawo i jakie wojewoda dał mi wytyczne. I tak po prostu jest. Na dzień dzisiejszy też dużo letników do nas złożyło. Mogę powiedzieć, że też nie będziemy dla nich wypłacać tej dopłaty, bo jest to na dzień dzisiejszy niezgodne z prawem. Ale jak będzie za 2 tygodnie, to ja tego nie wiem. Dlatego ci z Państwa, którzy złożyli te deklaracje do ewidencji emisyjności budynków na miks, czyli węgiel, drzewo lub węgiel, dostaną szybko decyzję. A część osób, która po prostu mamy jakieś zapytania, może też powołamy komisję i do tych paru domów pojedziemy tam, żeby sprawdzić, jak jest, choć my znamy naszych mieszkańców, a nawet jak w jakiej wsi ktoś nie wie, to możemy się zapytać sołtysa. Ja ze swojej strony uczynię wszystko, żeby jak najwięcej tych wypłat poszło. Pracownicy ostatnio pracowali po raz kolejny w sobotę, żeby pisać te wnioski, żeby szybko na konto pieniądze do Państwa domu trafili, bo wiemy, jaki jest drogi opał i chcielibyśmy, żebyście Państwo te pieniądze dostali w jak najszybszym terminie. Drugą sprawą to jest, byliśmy z Panem Dyrektorem, Panem Kierownikiem Sylwestrem Sienickim w sprawie tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Radni jednogłośnie podjęli na prośbę i wójta, i po przedyskutowaniu za i przeciw, że jeżeli ileś gmin i starostwo razem z nami zechce udźwignąć ten projekt, to będziemy go robić w Litewnikach. Po prostu to zależy od tego, czy zostanie porozumienie podpisane między starostwem i gminami. Dlatego jesteśmy tym zainteresowani, jak każdą rzeczą, która jest potrzebna dla naszych mieszkańców. Następną sprawą chciałbym Państwu powiedzieć, że tak, no jak Państwo może widzicie, będzie za parę dni, zmieni się droga przy gminie Berka Weselewicza i też zleciliśmy, zostanie rozebrany ten kawałek chodnika, żeby ten absurd z tym przejściem dla pieszych skończyć, że z jednej strony jest zjazd, a z drugiej strony nie ma. Puściliśmy przetarg na 1200 metrów drogi z Choroszek do Serpelic dwa dni temu, dobrze pamiętam, w poniedziałek i czekamy na rozstrzygnięcie i też będziemy niedługo puszczać kolejne przetargi na nadburzankę. Na pewno będzie to w tym roku. Chodzi mi o ten fragment od Serpelic, od strony Borsów w kierunku do skrzyżowania w Zaburzu. I też do 10 października zostanie wykonane 380 metrów drogi w kolonii Mierzwice. Były zebrania sołeckie, tak jak żeśmy obiecali wójt z radnymi, że wróci ten fundusz, dlatego dziękuję za zaproszenie i tam, gdzie mogłem być, to byłem, bo czasami się tak zdarzyło, że w jednym czasie kilka sołec miało zaproszenie, więc dziękuję i starałem się, aby być na wszystkich tych zebraniach. Za dwa tygodnie oznakowanie i wiaty ścieżkę rowerową pomiędzy Zaburzem a Hołowczycami. Zrobiliśmy ten projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem Zborsów, za co dziękuję tutaj, że Stowarzyszenie wzięło udział w tym projekcie, bo dzięki temu dostaliśmy 90% dofinansowania. Jakby jako gmina byśmy wystąpili, to by było 50%. Budujemy Gminny Ośrodek Kultury i może Państwo do 10 maja mamy go skończyć i wykonawca kanalizacji w Hołowczycach napisał nam pismo, że jest w stanie skończyć kanalizację w tym roku, bo umowa była podpisana do
do 31 maja 2023 roku. Budujemy też świetlice w Bindudze i też wspomagamy strażaków w Hołowczycach. Tam teraz jest tynkowanie i później nasi pracownicy pójdą i będą robić wykończeniówkę, bo robocizna w wykończeniówce jest najdroższa i chcemy to tak trochę robić. Część rzeczy robimy gospodarskim sposobem. Przeszliśmy pozytywną weryfikację i liczę na to, że w listopadzie uda się podpisać umowę na remont oczyszczalni w Serpelicach. To jest 100% wkładu unijnego i dostaliśmy już informację, że dostaniemy 90 tysięcy na projekt wymiany oświetlenia LED w miejscowości Grzybów i Żywuszki. To jest projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie tylko 10% musi gmina dołożyć. Z tego co wiem, co roku będzie ten projekt, więc myślę, że w ramach tego, że energia jest droga, będziemy kolejne wsie do tego włączać, bo na wymianę tego całego oświetlenia to potrzeba bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No już chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że to już chyba wszystko. Może jak Państwo macie pytania, to proszę bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Panie Wójcie, chciałbym podziękować za to, że zaczęła się praca przy świetlicy w Zaburzu, ale się martwię tym, że może to się nie skończy w tym roku. I chciałbym, żeby Pan Wójt zwiększył tą brygadę, bo sam Tomek Grzędziński nie poradzi, chociaż uważam, że bardzo pachowo robi. I dlatego może się długo jemu schodzi z tym. I proponuję, żeby tę brygadę przerzucić na kilka dni do tego Zaburza i skończyć to w tym roku. Dziękuję. Odpowiem na to pytanie, choć odpowiadałem na zebraniu sołeckim, że mamy tych kilka osób. Czasami te osoby zastępujemy, jak nam pracownicy po prostu pochorują na różnego rodzaju zadaniach. Postaramy się to skończyć, bo tam już niewiele zostało i zostanie tylko malowanie. No, na razie też chciałbym skończyć w tym roku sporo w Hołowczycach, tylko że tam jest robota na zewnątrz, więc to jest logiczne. Ja myślę, że po prostu podzielimy to, że dwie osoby pójdą tu, bo tam zresztą nie ma miejsca na więcej osób, a dwie tutaj i mam nadzieję, że dzisiaj rano lało, a teraz tak szczęśliwie słońce wyszło, więc mam nadzieję, że skończy się to do października. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. A to pytanie brzmi tak. Jakie pan wyciągnął wnioski z dwóch posiedzeń Komisji Rewizyjnej w sprawie rzekomego wywozu szamba? Pani przewodnicząca, panie wójcie. Jeszcze panu nie odpowiem na to pytanie z tego względu, że dzisiaj do mnie dzwonił Komenda Powiatowa Policji i będą dochodzone, dalsze dochodzenie będzie trwało. Także dowie się pan w odpowiednim czasie. Proszę pana, wyście robili posiedzenie komisji skargi wniosków. Tutaj nikt nie wie, o co chodzi. Naprawdę nikt nie wie, o co chodzi. I dopiero przedwczoraj protokół z posiedzenia komisji skargi wniosków był na stronie. Także to po prostu pan się dowiaduje w swoim czasie. Zostało zgłoszone zgłoszenie do prokuratury. Prokuratura swoim trybem odesłała do policji. Policja będzie robić dochodzenie. I po prostu pan swoich wniosków, pan nie będzie musiał pan przedstawiać, ale usłyszy wnioski z zewnątrz, które ktoś od tego jest, żeby to badał. Teraz jeszcze chciałem tak przy okazji, bo widzę, że pan Mirek Tomoszuk jest bardzo przestraszony, bo jaka skarga była na Mirka Tomoszuka, że co on złego zrobił? Bo my tutaj nie wiemy. No.
Jaka skarga była złożona? No to może przedstawcie sołtysom, radnym, jaka to była skarga złożona i kto tutaj w końcu, czy ma rację ktoś, czy nie ma tutaj racji? Ja mam drugie pytanie do pana sołtysa ze wsi Mierzwice. Co się stało z szambem, który rzekomo pan wylał ze świetlicy wiejskiej w Mierzwic? Gdzie ono zostało zrzucone? To może przewodnicząca przedstawi protokół z komisji skargi wniosków i tam jest uzasadnione, gdzie te szambo zostało zlane. Proszę o ciszę. Jeśli coś mówimy, to do mikrofonu. Proszę panią przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków o przeczytanie. Na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sarnakach, które odbyło się 30 sierpnia 2020 roku, podczas analizy zgromadzonej dokumentacji komisji stwierdziła wątpliwości co do tego, czy w dniu 3 marca 2022 roku doszło do wywozu nieczystości z remizy w Starych Mierzwicach, na co wskazuje brak zrzutu na oczyszczalnię w Sarnakach. Niestety, ale jest zrzut. Nie, mamy dokumentację z oczyszczalni, że na oczyszczalni nie ma zrzutu od państwa. Ja sam patrzyłem, że jest. I byłem przy tym świadkiem przy wyborze. Tak było wybierane, że ja byłem świadkiem naocznym i tak było. Było wzięte 10 tysięcy, dwie beczki i był zrzut. Przecież teraz nigdzie nie można wyleć szamba. Kto by teraz wylał szambo na przykład gdzieś, gdzie sobie chce? A może pan Baczyński może wylał do swojego szamba? Bo on przelewa ze świetlicy do tego. Komisja Komisja Skarg Wniosków i Petycji po dokonaniu oględzin z wywozu z faktury i wywozu na oczyszczalnię w tym dniu i w kilku następnych nie było informacji. Jeśli tutaj pan przewodniczący komisji rewizyjnej wskazuje, że poinformował organy policji, więc dzisiaj tutaj nie będziemy niczego tutaj rozpatrywać. Już za dużo było tych posiedzeń w sprawie dwóch wywozów. To są za duże koszty i dopiero po wyjaśnieniach policji, prokuratury będzie podane do publicznej wiadomości. Czy są jeszcze inne pytania w innej kwestii? Proszę bardzo. No ale jeżeli się są dwa zrzuty na terenie gminy Sarnaki. W Serpelicach i w Sarnakach. No to czy pan Tymoszuk zawiózł do Serpelic? Proszę? Czy pan Tymoszuk? Wszędzie można zawieźć. No jeżeli to robi... Ale pan Tymoszuk twierdzi, że w Serpelicach. Jeżeli robiła osoba no, w postaci pana Pszczoły, to mógł to rzucić na jednej oczyszczalni lub na drugiej, lub mógł rzucić również w polu. I to już za to nie odpowiada ani Tymoszuk. Tak, nie. Pan Pszczoła miał zrzuty do Sarnak z Mierzwic. Proszę. Ja mam pytanie do pana wójta jeszcze na temat oświetlenia ulicznego. Właśnie, że to jest... Krócej się świeci to światło. Dziękuję. Odpowiem na to pytanie, choć na komisji było o tym rozmawiane. Rząd z panem wojewodą zobligował mnie do oszczędności, więc podjąłem taką decyzję, że jedną godzinę w każdej miejscowości krócej będzie się światło świeciło. Nie ma to znaczenia, czy to jest Binduga, Sarnaki czy Serpelice. I tak też się stało. Złożyłem na zimę odpowiedni wniosek do
zakładu energetycznego i po prostu jedną godzinę krócej świecimy światło. Dostaliśmy, że tak powiem, no z góry, że mamy oszczędzać, bo ten rok, ta zima może być trudna i między innymi dlatego też państwo pomaga państwu z tym dodatkiem, który będziemy wypłacać. Proszę. Chciałbym podziękować dla Rady i dla pana wójta za załatwienie tego bojowego obozu dla jednostki OSP. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy kończymy? Wobec wyczerpania zaplanowanego na dzisiejsze obrady porządku dziennego 53. sesję zwyczajną Rady Gminy w Sarnakach ogłaszam za zamkniętą. Wszystkim